Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Oskar, witam was już w kolejnym filmie na moim kanale. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest eneba.com. Chcesz pograć ze mną na streamie Forza Horizon? Teraz możesz mieć ją taniej. Wpisując kod promocyjny Marquis, zyskasz 3% zniżki przy zakupie. To co? Kliknij w link w opisie, a ja życzę miłych zakupów. Słuchajcie, mamy dzisiaj niebieskie BMW M2 w Assetto Corsie. Pamiętacie tego YouTube Shortsa, nie? Słuchajcie, tak, chcieliście te M2 na odcinku osobno, więc proszę was bardzo, słuchajcie, w opisie będziecie mieli link do pobrania tej M2-ki, bo okazało się, że po prostu ktoś mnie zrobił w konia, gdyż te M2 jest do pobrania za free. Tak, te M2 jest do pobrania za free, jest to mod ludzi, którzy się nazywają MNBA, MNBA, czy jak to się tam czyta. I to jest najlepiej brzmiące M2 na całym świecie, w ogóle w jakiejkolwiek grze. W żadnej grze nie słyszałem, żeby M2 brzmiało tak wyśmienicie. Jesteśmy dzisiaj, słuchajcie, na mapce Drift Park. No nie bez powodu, no mam zamiar sobie polatać boczkiem. Specjalnie sobie, słuchajcie, zostawiłem widok z kokpitu. Możemy się później przełączyć na widok z dachu, standardowo, tak jak mam zawsze. Ale jeszcze teraz mamy tutaj widok z kokpitu. Nie mam jeszcze zainstalowanego HUD-a od Initial D, więc będziecie teraz mieć na ekranie te standardowe z Assetto. Z uwagi na to, że teraz gramy sobie, słuchajcie, z Windowsa 11. No jest to BMW, który ma standardowe zawieszenie, nie ma tu żadnego zawieszenia do driftu, więc jakiś ekstra mega hiperkątów robić nie będziemy, bo nie można, nie da się po prostu. No ale zobaczymy, co da się z tej M2-eczki wycisnąć, nie? No i jest to w automacie, więc muszę łopatkami sobie radzić. Nie można tutaj używać zmiany biegów, znaczy wiecie, drążka, tak jak to robiłem zawsze. Z tego co wiem, jest wersja, ojoj, się rozdupcę, jest wersja manuala, ale no ja korzystam z wersji 2018 tuned, no bo ona brzmi po prostu przepięknie. No i słuchajcie, pojedziemy sobie tutaj w bocze, gdzieś gdzie jest dłuższa prosta i spróbujemy wykaraskać wszystko z tego silnika, co się da. Posłuchajcie, jak ona brzmi. No po prostu przepięknie, słuchajcie, te pierdy z wydechu są dla mnie, no, miodem na uszy. To jest muzyka idealna. Będziemy raczej tutaj latać na dwójce. Czasami może trójeczkę zapnę, w zależności od tego, jaki będzie zakręt. Ale raczej będziemy tutaj używać tylko jednego biegu. I staram się teraz też jeździć dla was z kamery z zewnątrz, ale nie jest to dla mnie proste. Długa prosta, nie chciałem jej przedłużać. Oj. No wrzuciłem tą trójkę, ale on ma auto sprzęgło, więc on zrzuca zawsze mi gaz i tracę tą moc, którą miałem.
O, redukcja, pa, redukcja zadziałała normalnie. Redukcja zadziałała. Aj, już za bardzo. Ale bardzo fajnie się prowadzi to BMW. Handling w tym BMW jest zrobiony do Assetto moim zdaniem perfekcyjnie. Lata ona bokiem. O, widzicie? I była taka przerwa, która mi przerwała ten... drift. Na niskich obrotach? Można? Można. Aj. Dobra, poszło. Ha. Troszkę trawnika człowiek zaliczył. No i kurde. Za dużo gazu. To co, dwójeczka? I katujemy na dwójce. Aj, trawnik. Korekta musiała być, więc odpuszczamy. Dobra, jeszcze tu, cyk. Tak, oj kurde, no i właśnie, w momencie kiedy się dohamowuje, no to jeszcze bardziej mnie obraca, nie? Bo dzięki temu zwiększam sobie kąt, no i ogólnie ma to sens w momencie kiedy jedziemy driftowozem. Ale tutaj raczej dohamowywać się nie muszę. I nie powinienem nawet. Wybierając dzisiaj mapkę do odcinka, zastanawiałem się, gdzie by tutaj najlepiej wam pokazać tą betkę. No i wybór padł, myślę, na najlepszą sobie propozycję na dzisiaj, no bo drift park. Mam wiele takich mapek. Bardzo lubię takie drift parki, bo można sobie tu na luzie właśnie pojeździć. Pa, wyratował, nie wierzę. Oj, tutaj już za bardzo, aj. No mogłem się nie dohamowywać. Widzicie, ten mój hamulec to jest błąd z mojej strony. Ręczny jak najbardziej, ale nożny nie. Nożnego nie dotykaj. Oskar, nie dotykaj, pamiętaj, nożnego. Zrobimy na dwójce cały zakręt? Zrobimy. Betka się dała. No drifting tą bestią nie jest najprostszy tutaj w grze. Mówię, ze względu na to, że mamy ten słaby kąt skrętu, nie? No właśnie. Ale jak człowiek się przyzwyczai, to idzie fajnie tu jeszcze polatać, pobawić się, o. No bo to nie jest driftowóz, tylko to jest auto do zapieprzania, nie? No ale i driftować się jak widać da. Oj, troszkę za bardzo mnie czasami wyniesie. Ale wiadomo, jestem przyzwyczajony do jazdy autami o dużej mocy tutaj, pokroju 800 koni mechanicznych, na przykład WDT czy DCGP. No i o dużym kącie skrętu. Więc to i tak spoko, że udaje mi się coś takiego wytrzaskać. No i kurde, widzicie, już dla mnie na widoku z trzeciej osoby nie jest tak prosto. Chociaż też daje radę, no to kurde, już mi się tak komfortowo nie jedzie, nie? Z zewnątrz jak z wewnątrz. Nie znam tutaj granic możliwości tego auta z kamery trzecioosobowej. No nie znam granic możliwości, nie wiem jak bardzo mogę się obrócić w bok, żeby auta nie wyniosło. Tu zdecydowanie lepiej. No ta. No i jak widzicie, no oczywiście auto brzmi po prostu przecudnie nawet z wnętrza, bo we wnętrzu mamy inny troszeczkę dźwięk. Różni się on od tego, co mamy na zewnątrz. I what the hell? Co tu się stało? Halo, pan Gulsimo Candetti, czy jak ty się tam nazywasz? Co żeś zrobił, kurde, ze swoją M2? No ja też jeżdżę M2, a on ma wersję CS, widzę. No ja pitole, no hopie. Co ty żeś odjął mał?
No ładnie. Tutaj mamy, słuchajcie, jeszcze BMW M3 E92, jak widzicie. Tutaj mamy E92, ale 335i uturbione oczywiście. Tutaj mamy kolejne M2 i to jest to samo M2, co mam ja. Czyli nie jest to tak, nie jest to Competition, tylko zmodyfikowana zwykła M2, taka jak moja. No ja tu jest M4 Convertible, czyli kabriolet. No ale ten dźwięk to jest po prostu cudny, słuchajcie. Fabryczna brzmi inaczej oczywiście, bo to jest zmodyfikowana, ona jest na przelocie, dlatego jest taka głośna i tak strzela nam z wydechu. No oczywiście standardowa na zwykłym wydechu nie będzie nam tego robić. I boczek. Coś tam sklejone, słabo, bo słabo, ale sklejone. No i to jest sklejenie. Oj, 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 oj! Czemu zawsze jak siebie samego pochwalę, to mi nie wychodzi? Też tak macie? Dopóki siedzicie cicho, nie odzywacie się, to wychodzi wam wszystko piknie. Wszystko piknie. Jak pochwalicie swoją osobę, to jest dupson. Oj, hamulce nam skrzypią. Będzie trzeba odpocząć. Chyba się zagotowały, co? I cyk do pit stopu. Proszę bardzo. No i słuchajcie, wjeżdżamy tutaj do garażu, a myślę, że to będzie odpowiednio. I kończymy swoją przygodę. Oj, kapcie już. Piszczą. I już się gumy skończyły chyba, nie? Słuchajcie, mam nadzieję, że dzisiejszy krótszy filmik wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie więcej takich modyfikacji na moim kanale, dajcie mi o tym znać w komentarzach, bo ja z wielką chęcią wam to nagram, bo mam dużo takich fajnych smaczków zainstalowanych w Assetto Corsie. No i co? Na dzisiaj się z wami żegnam. Do zobaczenia w następnym filmie na moim kanale. A dlatego była taka przerwa teraz na kanale, no bo miałem format, to i tak szybko się z nim wyrobiłem. No ale jeszcze trzeba było zebrać wszystkie mody, ustawienia, bla bla bla. Trzymajcie się, do następnego razu, cześć!